To już 12. edycja festiwalu Szaloma Asza. Czym jest i jakie ma znaczenie dla Kutna? No, jakie ma znaczenie dla Kutna, to właściwie powinni uczestnicy, odbiorcy tego festiwalu na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, jakie były i są cele i zamierzenia tego festiwalu. Chyba większość mieszkańców Kutna wie, że przed II wojną światową społeczność żydowska była znaczna. To mieszkańcy pochodzenia żydowskiego, Żydzi, budowali również Kutno, tworzyli gospodarkę, tworzyli też kulturę, byli integralną częścią Kutna. I celem festiwalu jest przypominanie o tym, że oni tutaj byli, że zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych mieszkańców Kutna, myślę, że na nas spoczywa obowiązek przypominania, że historia Kutna to polsko-żydowska historia i trzeba o tym pamiętać. I właśnie to wszystko robimy. Przypominamy, pokazujemy, prezentujemy, no i odwołujemy się oczywiście do postaci Szaloma Asza, żydowskiego pisarza, tworzącego jidysz, ale pisarza miary światowej. Ten człowiek urodził się tutaj w Kutnie, natomiast później wyruszył w świat i jego dzieła, a napisał, stworzył ponad 60 różnych utworów, były tłumaczone chyba na prawie wszystkie języki świata. Nie dość tego, dwukrotnie był nominowany do Nagrody Nobla Literackiej, czyli jest to nie byle jaka postać. I ważne, żeby pamiętać, że właśnie Szalom Asz jest stąd. I tak w tej chwili, w tym roku, to jest już 12. edycja festiwalu, ale trzeba też pamiętać, że pierwszy był konkurs literacki imienia Szaloma Asza, znaczy na początku on nie miał żadnego patrona, ale to już historia i w tym roku mamy 15. ogólnopolski już konkurs literacki imienia Szaloma Asza i festiwal, i konkurs to są integralne części, wspólnie tutaj, znaczy konkurs wszedł w skład festiwalu i festiwal odbywa się tak samo jak konkurs co 2 lata. To są edycje dwuletnie. Festiwal rozpoczyna się 5 października. Jaki jest harmonogram wydarzenia? No, wydaje mi się, że urozmaicony. Zawsze to podkreślam, że każdy znajdzie dla siebie coś na pewno w tym programie. I tak 5 o 18 zapraszamy do biblioteki. To jest bardzo ciekawa historia. Ja mogę o tym długo opowiadać, ale każde zdarzenie właściwie festiwalowe jest ciekawą historią. Ale zaczynamy od promocji książki. Jest to publikacja Kutnowskiej Biblioteki. Kolejna jest to powieść, zapomniana powieść Asza. Proszę sobie wyobrazić, w 1911 roku Asz napisał tę powieść. To jest Reb Szlojme Bogacz, czyli byśmy to mogli przetłumaczyć Pan Szlojme Bogacz. Widisz napisał i od tamtej pory nikt nie tłumaczył tego, nie przetłumaczył tego dzieła. Jeszcze po drodze był przekład hebrajski, natomiast tak jak już podkreślałam, wszystkie dzieła Asza były tłumaczone na przeróżne języki, a to akurat nie. Ten akurat nie. I po 110 latach zrobiła to biblioteka. Przełożyliśmy to na język polski. Ta powieść będzie dostępna dla polskiego czytelnika. No i jest przepięknie to w ogóle wydane. I zachęcam. To spotkanie będzie ciekawe, tym bardziej, że jest to opowieść o ojcu Asza tak naprawdę i też o Kutnie. Dużo tam jest ciekawostek, które są związane z Kutnem, także zapraszamy, wejściówki są już dostępne. 6, kolejny dzień, o 13 łączymy się online przez ocean z Davidem Mazowerem, prawnukiem Szaloma Asza. David zawsze był na festiwalach, no teraz sytuacja jest utrudniona, w związku z tym no, ten festiwal nie będzie miał gości zagranicznych, ale David Mazower spotka się z młodzieżą Liceum Dąbrowskiego. Będzie to rozmowa, opowieść rodzinna, pokazywanie zdjęć. Myślę,
że to właśnie jest zgodne z tym zamierzeniem, z tą ideą festiwalu, żeby młodym ludziom przekazywać historię, wspólną historię polsko-żydowską. W środę po południu o godzinie 18 zapraszamy znowu do biblioteki. Będzie to spotkanie filmowe. Przyjeżdża do nas krytyk filmowy Sebastian Smoliński i z nim grupa ludzi, która tworzyła serial Król. Jest to wydarzenie we współpracy z Canal Plus. Serial jest wyjątkowy, opowiada, może nie będę opowiadała, bo to za dużo czasu nam zajmie. W każdym razie są tam absolutnie wątki żydowskie, przeplata się trochę świat żydowski z polskim, wszystko dzieje się przed wojną i ten serial został nakręcony na podstawie powieści Szczepana Twardocha. Przyjadą aktorzy, przyjedzie scenarzysta, a po rozmowie, po dyskusji będzie można obejrzeć pierwszy odcinek serialu, również dla chętnych. 7 zaczynamy o 10 grą mobilną na smartfony. Jest to wydarzenie przeznaczone dla młodzieży. Gra nazywa się Szalom Asz z miasta Róż. Młodzież będzie mogła pospacerować, pobiegać pokutnie i śledzić wszystko na smartfonie. Będzie mogła zdobywać kolejne punkty. Jest to kapitalna gra, ponieważ bawi, edukując czy edukuje, bawiąc i naprawdę myślę, że jest to atrakcyjna formuła dla młodych ludzi, żeby chcieli posłuchać o historii, o kutnowskich Żydach i w ogóle o samym Szalomie Aszu. Po południu w czwartek, czyli 7, o 18 w Kutnowskim Domu Kultury, ponieważ my nie mamy takiej przestrzeni wystawienniczej, biblioteka nie ma takiej przestrzeni, będzie można przyjść na wystawę Wieloformy Brama. Organizuje to oczywiście Stowarzyszenie Nowa Wieś przy współpracy Kutnowskiego Domu Kultury i oczywiście biblioteki. Będzie mała część artystyczna przed wystawą, a wystawa inspirowana jest właśnie wątkami, motywami żydowskimi. Piątek to tradycyjnie już zawsze przed ostatnim dniu festiwalu organizujemy Wieczór Żydowski, bo przecież zajmujemy się kulturą, tradycją żydowską, a ważnym elementem i kultury, i tradycji żydowskiej jest jedzenie, tak? I właśnie na tym Wieczorze Żydowskim będzie kolacja żydowska, potrawy, będzie też mała część artystyczna i to oczywiście organizuje tradycyjnie Hotel Rondo z nami, z biblioteką we współpracy. W sobotę natomiast gala, w ostatnim dniu, 9, gala, koncert niezwykły, ale zanim dojdę do koncertu, chcę jeszcze skupić się na bardzo ważnym elemencie, mianowicie na ogólnopolskim, 15. ogólnopolskim konkursie literackim imienia Szaloma Asza, ponieważ przed koncertem w Kutnowskim Domu Kultury ogłosimy oficjalnie, uroczyście werdykt jury, jeżeli chodzi o ten konkurs. Powiem tyle, że prac nadesłanych było ponad 200. Jury znakomite, ponieważ przewodniczącym jest Cezary Łazarewicz, członkami Agata Tuszyńska i pani Agnieszka Żółkiewska. Znakomite jury. Już mam przekazane nieoficjalnie, że uważają, że w ogóle poziom prac był naprawdę dobry. Wyniki już są i oczywiście czekamy na laureatów. Jeżeli dojadą, to przed koncertem będziemy wręczać i ogłaszać oficjalnie już tak uroczyście wyniki konkursu oraz będziemy wręczać nagrody, a zaraz
potem koncert zespołu Kroke, zespół niezwykły. Kroke to, widzisz, oznacza Kraków. Jest to zespół doskonałych muzyków, którzy grają muzykę klezmerską, żydowską, etniczną, również muzykę filmową. Doskonali muzycy. Ja zawsze podkreślam, że wystarczy chyba powiedzieć tyle, że grają z przeróżnymi artystami polskimi, zagranicznymi, między innymi z Nigelem Kennedym. Także to chyba już jest wystarczająca rekomendacja. Bilety już można nabyć w kasie Kutnowskiego Domu Kultury i bardzo zachęcamy i zachęcamy w ogóle, żeby brać udział w festiwalu, ponieważ mówię, jest tyle zdarzeń, że na pewno każdy z mieszkaniec Kutna znajdzie coś dla siebie.